Zadanie piąte. Dla każdej liczby rzeczywistej x wyrażenie x minus 1 do kwadratu minus 2 minus x do kwadratu jest równe. I to zadanie można zrobić na dwa sposoby. Teraz zrobimy pierwszy. X minus 1 do kwadratu minus 2 minus x do kwadratu wynosi. I teraz tak. Jak zwykle zachęcam do otwarcia tablic maturalnych. Tam mieszkają różne wzory i tutaj będziemy korzystać. Będziemy korzystać z tego drugiego. Czekajcie, bo to jest nam niepotrzebne, to zgumuję. I tak. Będziemy korzystać z tego wzoru tu. Dlaczego? Bo mamy minusy. Ja tutaj poniżej rozpiszę x minus 1 do kwadratu równa się x kwadrat minus 2x razy 1 plus 1 do kwadratu to się równa x kwadrat minus 2x plus 1. Drugi nawias 2 minus x do kwadratu to się równa 2 do kwadratu minus 2 razy 2 razy x plus x do kwadratu. To się równa. 4 minus 4x plus x kwadrat. Podstawiam do wzoru, czyli x kwadrat minus 2x plus 1 równa się, o, czekajcie, bo zjadłam, minus i to. 4 minus 4x plus x kwadrat równa się. X kwadrat minus 2x plus 1 przepisuję, minus 4 plus 4x minus x kwadrat. X kwadrat nam się skraca. Zostało nam tu to z tym, czyli minus 2x plus 4x to jest 2x, 1 minus 4 jest minus 3. Czyli odpowiedzią poprawną jest odpowiedź A. Tak, tutaj ten wzór rozpisałam w tym miejscu i wyszło nam tyle. Podstawiłam go tutaj, ok? Drugą część to jest to i ona tutaj to przepisałam. Ten minus tu, on pochodzi stąd. On był przed tym naszym wzorem skróconego mnożenia, dlatego to musiałam przepisać. A później ten sam minus tu wszędzie nam zmienia znaki. Bo pamiętamy, że tu stoi taka ukryta minus jedynka. I zapraszam Ciebie na drugi sposób. Troszkę też ze wzoru skróconego mnożenia, ale chyba trochę szybciej. Zapraszam.